Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I słuchajcie, aż mi się wstyd przyznać, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz wstałam przed godziną 10. Dzisiaj wstałam o 7.40 i to było naprawdę trudniejsze niż myślałam, ale mam coś na swoje wytłumaczenie z racji, że wstawałam późno, ale też bardzo późno chodziłam spać o 3, 4, coś w tym stylu, więc jakby ta ilość snu w styl była podobna. No mimo wszystko trochę mi się rozregulował zegar biologiczny i ciężko było dzisiaj wstać, a dzisiaj słuchajcie, nagrywałam filmik, którego w sumie nawet nie wiem jak nazwać, ale najczęściej na YouTubie nazywa się to Glow Up With Me. Ja nie lubię tego określenia za bardzo, ale na potrzeby tego filmu możemy to nazwać, bo po prostu będziemy tak zwani się upiększać przed wyjazdem. Ja w niedzielę 6 sierpnia wylatuję do Warszawy. W Warszawie zostaję na noc i 7 sierpnia wylatuję na wakacje z moimi znajomymi. Tego wszystkiego dowiecie się za niedługo w kolejnych vlogach, a dzisiaj póki co w dzisiejszym odcinku przygotujemy się do tego wyjazdu. Idziemy właśnie do fryzjera na godzinę 9, później na 11.45 idziemy na laminację rzęs, później na 12.50 idziemy na brwi, jutro idziemy na paznokcie u rąk, paznokcie u stóp, także będzie to takie po prostu, wiecie, full body. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po mojej myśli, a tymczasem ja naprawdę muszę się już zbierać, bo malowałam się i w ogóle ogarniałam. Nie spojrzałam w zegarek i jest już naprawdę dość późno, także odezwę się jeszcze do Was przed wyjściem i jak się ubiorę i powiem, gdzie najpierw jedziemy i po co. Okej, ja już się ubrałam, mam na sobie zwykły biały top, długie spodnie jeansowe, bo nie wiem, czy dzisiaj będzie zimno czy ciepło, a jednak wolę długie spodnie niż krótkie, także... I co, słuchajcie, najpierw idziemy do fryzjera, na 9 mamy fryzjera, z racji, że jak pewnie pamiętacie, chyba że nie oglądacie mnie od tak długiego czasu, ja jakiś rok temu, no już ponad rok temu, około lutego zeszłego roku, przefarbowałam włosy na blond, zrobiłam sobie takie, no po prostu całe blond włosy, rozjaśniłam je bardzo i po prostu zafarbowałam na jaśniejsze, ale one były źle zrobione, one były żółte, one mi nie pasowały totalnie, w ogóle było takie odcięcie, że tutaj miałam swoje włosy i tutaj nagle blond. No kompletnie się w nich nie czułam i chyba po miesiącu albo 2 miesiącach przefarbowałam taką zwykłą szamponetką na taki kolor. Później po wakacjach znowu przefarbowałam w październiku i teraz znowu nałożyłam tą szamponetkę jakoś lutym, w marcu, coś takiego. Jak widzicie, ona się naprawdę bardzo długo trzyma, nie wypłukuje się z moich włosów. Ale przeskrolowując ostatnio mojego Instagrama, natknęłam się na zdjęcie w moich po prostu, wiecie, takich naturalnych włosach i one były jaśniejsze, przez co ja jakoś wydawałam się pozytywniejsza. Nie wiem, mam wrażenie, że w tych włosach wyglądam trochę suko. Nie wiem, no po prostu jakby to nie jest to i stwierdziłam, że idealnie na wakacje sobie je odświeżę, troszkę sobie je rozjaśnię i będą wyglądać tak właśnie bardziej wakacyjnie. To będzie po prostu sombre, po prostu u góry jakby są ciemniejsze, a nie wiem, czy wy to zobaczycie. O, a tutaj końcówki są jaśniejsze takimi pasemkami, są 3 różne odcienie, na przykład blondu i co? I widzimy się później, jak będę po albo coś w tym stylu, także tak wyglądają moje włosy teraz i jedziemy. Okej, kochani, jestem już po. Nie mogę w to uwierzyć, ja jakby w ogóle nie widzę siebie. Brwi mam trochę ciemne, ale wiecie, one się wypłuczą, bo są dopiero co zrobione. Rzęsy są takie bardzo delikatne, ale włosy... Co jest grane? Dobra, chciałam wam tak tylko teraz na szybko pokazać, ale pogadamy trochę w domu, powiem, dlaczego się nie odzywam i w ogóle, dlaczego mam tak mało materiału i w ogóle, dlaczego jestem zła strasznie, ale to później. No, ale tak, wam chciałam tylko pokazać teraz włosy. Jestem blondynką, ale taką, wiecie, ładną, nie taką, jak byłam wcześniej, prawie rudą i żółtą. Teraz to są fajne włosy. Także lecę do domu i odezwę się w domu. Hejka, kochani, jestem już w pokoju w domu i pokazuję się wam po raz kolejny. Tak się prezentują włosy. Jest to zrobione sombre. Powiem wam, że ja chciałam je tylko delikatnie rozjaśnić, bo czułam się w mojej po prostu tak za ciemno. Czułam się po prostu w nich za ciemno, tak nad nimi, jak to powiedzieć, tak po prostu zaczęłam je męczyć, te włosy. Tyłu. Oprócz tego podcięłam końcówki i jak widzicie, ten kolor jest taki
No nie taki do końca chciałam, w sensie teraz może jeszcze w takim ciepłym świetle wyglądają git, bo wyglądają tutaj na takie bardziej złote, ale w rzeczywistości są bardziej siwe i ja ale zobaczcie jak się błyszczą ładnie, co jest? Ale ja użyję sobie przy następnym myciu takiej ochładzającej jakby odżywki, którą moja mama używała, jak właśnie miała blond, żeby one nie były takie chłodne, tylko cieplejsze, ale też nie będą żółte, ani pomarańczowe, ani rude, tylko właśnie troszeczkę nabiję takiego karmelowego odcieniu, taki w sumie jak wy widzicie w kamerze, może troszkę cieplejszy. No ale generalnie jestem bardzo zadowolona. Dodałam już TikToka i dodałam na relację te nowe włosy i jesteście w szoku, bo kiedyś mówiłam, że nie wrócę do blondu i faktycznie nie planowałam wracać do blondu, ale no się dość mocno rozjaśniły, ale powiem wam, że na początku nie byłam przekonana, ale im dłużej na siebie patrzę, tym jakby bardziej się sobie podobam i o to chyba właśnie chodzi, żebym ja się sobie podobała. Nie wiem jak to będzie na dłuższą metę, na pewno teraz, kiedy jest to taka zmiana, to się czuję dobrze i w ogóle mega mi się podobają, są odżywione, są podcięte końcówki, więc jakby są naprawdę zdrowe. Wasze opinie są generalnie podzielone, niektórzy mówią, że mi pasują, niektórzy mówią, że wolą mnie w ciemnych, ale zobaczymy. Jeżeli będę wolała się w ciemnych, to po prostu użyję tego szamponu, który ciemnieje włosy, ale podoba mi się i jakby jest ok, jestem zadowolona. Jeśli chodzi o rzęsy i brwi, to jak widzicie, teraz nie mam w żaden sposób pomalowanych rzęs i są one widoczne. Ja mam i tak dość długie i grube rzęsy, nie wiem jak wam to pokazać, bo jest słabe światło. Oj. O, zobaczcie. Oczywiście nie mam też podkładu nigdzie tu, ani tu, ani tu, bo wszystko zostało zmyte. Brwi są dość ciemne, ale wiadomo, że one też się wypłuczą, bo takie od razu brwi po zrobieniu zawsze są takie ciemne, ale są naprawdę bardzo ładne. I miałam właśnie laminację brwi i laminację rzęs. Hejka kochani, właśnie wróciłam do domu, więc stwierdziłam, że zrobię wam haul zakupowy z rzeczami, które kupiłam właśnie na wyjazd. Są to takie moi ulubieńcy, którzy po prostu są niezastąpieni i zawsze na wakacje je biorę, albo po prostu mi się spodoba i wzięłam je ten jeden raz do przetestowania. Coś w tym stylu, nic pomiędzy. No, także let's go! Pokażę wam produkty po prostu, które zabieram ze sobą na wakacje. A więc pierwszą rzeczą jest korektor, który ja w ogóle uwielbiam. Ja dostałam ten korektor kiedyś w paczce PR-owej i tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że teraz jak mi się skończył, to dokupię sobie nowe opakowanie. Jest to korektor z Miss Sporty. Nazywa się Perfect to Last Camouflage. Oprócz tego jeden z moich ulubionych tuszy do rzęs, który sobie również kupiłam, bo dostałam też kiedyś w paczce od Maybelline i tak mi się spodobało, że stwierdziłam, że sobie kupię nowy na wakacje. Co prawda, tak jak mówiłam, miałam zrobioną laminację rzęs, aczkolwiek mimo wszystko jakby... No po prostu jakbym chciała sobie je mocniej podkreślić, to mam. I coś, co jeszcze chciałam kupić, ale Martyna mi wyprzedziła i kupiła mi to na moje urodziny, to pokażę wam i tak, bo na pewno to ze sobą zabiorę, czyli rozświetlacz z I Love Revolution Rose Gold Glow. Ja wam go pokazuję na moim kanale, nie wiem od ilu lat. No i tutaj są te dwa kolory, mój już był w opłakanym stanie, to w ogóle całe odpadło. Miałam zostawić same resztki i jakoś nie chciałam go kupować, nigdy mi nie było po drodze i Martyna mi go kupiła na urodziny. Kolejne produkty są z kategorii higiena intymna, z racji, że nie wiem jak to się dzieje, ale zawsze akurat na wyjazdach dostaję okres. Nawet jak jadę na 7 dni, to z tych 7 dni akurat na 5 wypadnie mi okres. No po prostu zawsze tak jest, dlatego warto się na to przygotować i tutaj jest moment dla sponsora tego odcinka. Dlatego chciałam wam przedstawić, co ze sobą zabieram właśnie na wyjazd i są to produkty od firmy Clinique z nowej serii Sof, która w ogóle swoją drogą ma tak piękne wakacyjne opakowania. Tutaj mamy podpaski na dzień, które tak się prezentują, a tutaj mamy podpaski nocne, czyli te, które zakładamy po prostu na noc. Ta firma jest zdecydowanie moim ulubieńcem, jeśli chodzi o podpaski, z racji, że są one bardzo skuteczne, zapewniają dwa razy większą chłonność. Były prowadzone badania na tych produktach i zostały one bardzo pozytywnie ocenione w porównaniu do innych firm, które możecie znaleźć na półkach w drogerii. Dają naprawdę skuteczną ochronę przed przeciekaniem, co potwierdziło 90% badających. Ja podczas okresu muszę czuć się 100% komfortowo, tak żebym o nic się nie martwiła, to daje mi dużej pewności siebie i wtedy o nic się nie martwię. Pamiętajcie dziewczyny, że miesiączka nie jest tematem tabu, nie bójmy się na ten temat rozmawiać, to jest całkowicie normalne. No i całym hasłem przewodnim, hashtagiem właśnie tej kampanii jest hashtag zero wstydu, także zapamiętajcie to, bo jest to bardzo ważne. Ja wiem, że opakowanie to tylko opakowanie, ale jeżeli wciąż was nie przekonałam, to naprawdę spójrzcie na te piękne opakowania. Idealne na spakowanie do wakacyjnej walizki. Co jest jeszcze ważne i możecie to przeczytać na tyle właśnie, opakowania są super
miękkie, wyjątkowo chłonne, elastyczne i dobrze dopasowane, co dodaje bardzo dużo komfortu. No i przetestowane ginekologicznie. Jeżeli podczas okresu najczęściej sięgacie po podpaski, to koniecznie przetestujcie te z mojego polecenia. Dodatkowo w takie dni przed miesiączką, ale też kilka dni po miesiączce, warto również czuć tą świeżość i komfort, więc wtedy ja na przykład decyduję się, o proszę bardzo, na wkładki. Tutaj mamy wyjątkowo cienkie wkładki, które naprawdę bardzo się dopasowują do bielizny, również chronią przed przeciekaniem, są super miękkie i także przetestowane ginekologicznie. Więc to również na pewno wędruje do mojej walizki. Ostatnim już produktem z kategorii higieny intymnej mamy tutaj, proszę bardzo, chusteczki do higieny intymnej, które na pewno wrzucę do samolotu. Z racji, że na tak długi lot przyda mi się coś, czym będę mogła się odświeżyć i na pewno one świetnie się sprawdzą. Ja kocham mokre chusteczki. One są tak wielofunkcyjne, że po prostu każda dziewczyna powinna mieć je zawsze w swojej torebce. Te akurat dają jeszcze długotrwały efekt świeżości i czystości. W ogóle cała ta seria mega maczuje z moimi nowymi paznokciami. To nie było zaplanowane, przysięgam, ale jakby wyszło fancy. Także to są wszystkie produkty z higieny intymnej, które lądują w mojej walizce wakacyjnej dla komfortu, dla pewności siebie, bo te produkty są niezastąpione. Następne produkty, które tutaj zgarnęłam, są to takie produkty miniaturkowe, które na pewno również wylądują w mojej kosmetyczce. Mamy tutaj patyczki do uszu. Oprócz tego miniaturkowy płyn micelarny. No następnie to, o czym wam mówiłam wcześniej, czyli opakowania na kosmetyki. Tutaj wzięłam takie małe opakowanie. Szampon, również jeden z moich ulubionych. Pokochałam firmę Only Bio, ale szampon właśnie ten sobie przeleję do takiego pudełka i wzięłam akurat dogłębnie oczyszczający. To, co również biorę do samolotu, to na pewno żel antybakteryjny i powiem wam, że ja mam tysiące żeli, spray antybakteryjnych z Bath & Body Works, które pachną przepięknie, ale jak zobaczyłam to opakowanie, zakochałam się. Dobra, następne tutaj mamy to oczywiście szczoteczki do zębów i ja wzięłam moją ulubioną, takie jakby szczoteczki, które się zamykają i można je schować właśnie do samolotu. I to jest zarąbiste, bo ja do tej pory zawsze jakoś próbowałam upychać. Nawet, uwaga, zdarzyło mi się, bo ja mam taką malutką kosmetyczkę, którą zawsze biorę do plecaka. Najczęściej ta szczoteczka się nie mieści, muszę ją pod jakimiś dziwnymi kątami ustawiać albo coś w tym stylu. I raz zdarzyło się, że taką jednorazową jakby szczoteczkę, którą się dostaje w hotelu, zabrałam do samolotu, ale nie mieściło mi się do kosmetyczki, więc ją złamałam w pół i włożyłam. Także dobrze jest mieć jednak takie składane, więc dobrze, że po to sięgnęłam. Coś, co również kupiłam i co na pewno nada mi się idealnie na wakacje, są to kropelki brązujące z Drunk Elephant. Dostałam tutaj także jakieś próbeczki. Ej, ale oszustwo! What the fuck? Dostałam próbki od Sephory, tak pani mówi, no dam ci jeszcze tutaj próbeczki i co? Ale oszustwo. Uwaga, sprawdzimy jeszcze, czy w drugim coś jest. Tutaj mamy Estée Lauder Double Wear Stay in Place. O, no i tutaj jest! Tutaj mamy normalnie podkład z Estée Lauder, ale jakby what the fuck, Sephora, co to ma być? Dobra, i ostatnie rzeczy z pielęgnacji twarzy, również moi ulubieńcy, to maseczki nawilżające do twarzy, że to by były moje zakupy. I słuchajcie, opowiem wam teraz o przypałowej historii, która się wydarzyła właśnie jak jechałam. Jak jechałam do fryzjera, wyszłam sobie specjalnie wcześniej, żeby zdążyć, żeby być na czas i tak dalej. I słuchajcie, to co się stało, to pojechałam do fryzjera, do którego kiedyś jeździłam, zamiast do tego, do którego tym razem się mówiłam, którego poleciłam, a powiedziała, że tam na pewno zrobię mi tak, że będę zadowolona. I pojechałam pod to drugie studio, już w ogóle biegnę, byłam na 9 umówiona, jest 9:03, biegnę, ciągnę za klamkę, a tam ciemnia, klamka zamknięta, w ogóle masakra. Patrzę, odpalam Booksy i patrzę, że jestem umówiona do innego fryzjera, więc dzwonię tam i mówię, że pomyliłam adresy, że bardzo przepraszam, już się spóźnię, już w ogóle myślałam, że mnie nie przyjmą totalnie, bo przyjechałam w końcu pół godziny spóźniona, no ale koniec końców udało się i słuchajcie, kolejny błąd był taki, że ja później miałam umówione właśnie rzęsy na 11:45 i potem po rzęsach chyba na 13:50 od razu miałam robienie brwi. I babeczka mi mówi, no zajmie to około 2,5 godziny. No to tak kalkuluję i wydaje mi się, że zdążę. No ale zamiast 2,5 godzin siedziałam 4,5 godziny. U fryzjera. No, także po prostu masakra. No i w końcu na Booksy przełożyłam troszkę później tą jakby wizytę. No i po fryzjerze, jak już tam zapłaciłam, pojechałam, takie patrzę, mam 20 minut. Nawigacja pokazuje 15. Dobra, zdążę. Jadę, znalazłam miejsce parkingowe, wysiadam z samochodu, idę na wskazany adres, patrzę, kurde, nigdzie nie ma tego salonu. Dzwonię i okazało się, że jakby nawigacja prowadzi w złe miejsce i babeczka mnie poinstruowała, gdzie mam iść. No i w końcu przychodzę i przyszłam 15
15 minut spóźniona. Jakby byłam taka zła, bo jakby ja się nienawidzę spóźniać. Nienawidzę się spóźniać przez ten stres, który czuję, przez to, że później inne wizyty też mogą być jakby przeze mnie opóźnione, jakby to jest straszne. No ale co, tak się prezentuje efekt dzisiejszych dni. Jutro jadę na paznokcie u rąk. Robimy mani i paznokcie u nóg. No i słuchajcie, to co kupiłam, mimo to, że zapłaciłam za to 100, a sprawdziłam w internecie i kosztowało 60 zł, jakbym zamówiła przez stronę, ale nie zdążyłoby mi dojść przed wyjazdem, więc stwierdziłam, a dobra, już kupię, zainwestuję tą 100, ale podobno jest to świetny produkt do włosów, w ogóle bardzo wielofunkcyjny, bo jest to 11 w jednym, to nie jest żadna reklama, ja za to zapłaciłam, ale widziałam to na TikToku, jest to firma Eleven, jest to sprowadzane z Australii, widzimy się jutro. Kochani, zapomniałam o tym, że prowadzę tego vloga i że pokazuję wam moje glow upy mi na wyjazd. I wstałam dzisiaj rano i totalnie zapomniałam o tym, jeszcze miałam przygodę, ale to opowiem wam już w domu. No ale właśnie wyszłam z paznokci i proszę bardzo, takie paznokcie sobie zrobiłam. Są takie wakacyjne, różowo-pomarańczowo-białe. Wydaje mi się, że idealnie na taki wyjazd. No i co, teraz jadę na pedicure, ale mam w sumie jeszcze 2 godziny, bo zrobiłyśmy paznokcie bardzo szybko, bo wiecie, no to zwykły French. I jeszcze się zagadałyśmy, więc w ogóle bardzo szybko mi minęło. Ale teraz chyba poladę do galerii, póki mam jeszcze tak dużo czasu. I wtedy z galerii już pojadę od razu na paznokcie. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo paznokcie mam na 13.50, a jest 11.30, więc jakby do galerii zdążę dojechać i tak dalej, więc jakby spoczko. Ja się pakuję, muszę odpalić, bo po prostu wyszło do samochodu i tutaj jest dosłownie sauna. Także co? Lecimy. Spójrzcie, proszę bardzo. Uwaga, vibe tych paznokci to miał być zachód słońca. Summer vibe. No i wydaje mi się, że wyszło. Są naprawdę prześliczne. Mega mi się podobają te kolory. Połączenie różu z pomarańczowym i białym. Mega. Właśnie taki sunset vibe. Mam jeszcze zrobione stópki, ale trochę chyba dziwnie bym się czuła z tym, jakbym wam je tutaj pokazała. Którzy bardzo na to liczyli, po prostu wypatrujcie na jakichś fotkach na Instagramie. Na pewno będą gdzieś tam... Widzimy się później, nie wiem czy następna klatka to będzie kończenie tego vloga czy pakowanie walizki, w zależności od tego ile mam do tej pory materiału, ale to by było na tyle. Okej, kochani, witam was kolejnego dnia w sekcji pakowania walizki, dokładnie tak. Uwaga, jeśli chodzi o walizki, które biorę, to będzie to taka waliza z BG Berlin, to jest ten największy rozmiar i druga to będzie taka mniejsza, niebieska, błękitna, to będzie taki, wiecie, bagaż, który biorę ze sobą po prostu do samolotu, nie nadaję go, ten jest nadawany, ten nie, on normalnie idzie ze mną na pokład. No i jeśli chodzi o tą walizkę, to ją kupiłam w Targecie w Stanach, jak wyjeżdżałam i po prostu nie miałam miejsca i musiałam jeszcze jakąś walizkę dokupić, to po prostu wtedy dokupiłam tą, także nie wiem, gdzie ona może być jeszcze dostępna, nie ma to żadnej firmy, właśnie wydaje mi się, że jest ona po prostu taka targetowa i teraz idę wam pokazać rzeczy, które przygotowałam, żeby spakować. Tak się prezentują przygotowane rzeczy do pakowania. Najpierw sobie je szybko tak omówimy, żeby wam pokazać, co biorę, co skąd jest, żeby po prostu nie było setki pytań później. No i później będziemy to pakować razem do walizy. Także co? Zaczynamy od spódniczki. Biorę taką spódniczkę materiałową. Ona jest z Bershki. Tutaj mam takie kolarki czarne. One są z Pull&Bear'a. Staram się mniej więcej to wszystko poukładać takimi setami. Tutaj mamy takie dzwony luźne i one są takie lekko jakby przezroczyste. One są ze sklepu Alo Yoga. Tutaj mam proszę bardzo taką koszulkę bez jednego ramienia z Bershki. Tutaj mam taką, ona nie mam pojęcia skąd jest. Ona jest chyba też z Bershki, tak mi się wydaje. Ona idzie tak na krzyż na szyi. Tutaj też mam taki zwykły tank topik z Bershki. Tutaj mam takie spodnie lniane. One są z Zary. Tutaj mam taki topik, to się nazywa chyba bandown, czy jakoś tak. Taki no bandażowy po prostu, tylko że on jest jeszcze tutaj zwężany. I go kupiłam wczoraj w Stradivariusie. Tutaj mam taką koszulkę, która idzie tak na szyję i ona jest z Asosa. Tutaj mam przygotowane buty i biorę proszę bardzo takie jedne wygodniejsze, jakbyśmy szli, wiecie, na jakiś, nie wiem, taką dłuższą wycieczkę, jakbyśmy chcieli na jakiś wodospad iść, a tam, wiecie, będzie trzeba hiking robić i tak dalej. Tutaj mam Adidas Campus 00 i to są serio jedne z wygodniejszych butów, jakie kiedykolwiek miałam. To tutaj jedne z najmniej wygodnych butów, które miałam. Są to takie trampki od Diora i je biorę sobie na pewno na podróż. No i oprócz tego będą pasować
pasować do takich bardziej eleganckich. Tutaj bardzo podobne, jeśli chodzi o wygląd, no ale wiadomo, że jednak troszkę inne, ale również bardzo teraz lubię te buty. To są chyba jedne z teraz moich ulubionych i też wygodnych butów. Są to Converse na wyższej podeszwie i one pasują do wszystkiego. Następnie klapeczki. Jedziemy do ciepłego miejsca, więc to jest po prostu jakby logiczne, że będę dużo chodzić w klapkach. No i to są klapki, które Wam już ostatnio pokazywałam. Brudne od spodu, czyli Easy Slidesy w tym beżowym odcieniu. I takie jeszcze bardziej eleganckie klapeczki, to dostałam od mojej mamy, bo ja miałam sobie kupić takie bardziej eleganckie klapeczki, ale w końcu nie kupiłam nigdzie, bo nie było w żadnej sieciówce, już nie było czasu na zamawianie. I jest to firma Ba&Sh. Tutaj następnie mamy takie seciki. Mamy spodnie takie krótkie garniturowe ze Stradivariusa. Tutaj mamy taki topik, również taki bandażowy z Bershki. Taki topik piękny z koralikami, bardzo mi się kojarzy z Bali, z Pull & Bear'a. Tutaj mamy taką koszulkę i ona była setem trzech koszulek z Bershki. Na siłkę, na jogę i tak generalnie też sobie do pochodzenia na jakąś dłuższą wycieczkę mam takie sety z Ocean Apart. Tutaj kolejny zestaw to mam z Podenki, z Stradivariusa, takie zwykłe jeansowe. Dwie takie same koszulki, one są z Zary na ramionczkach. Tutaj mam taki topik z New Yorkera. Kolejny zestaw i do tego dopasowałam takie spodnie i spódnie to Spodenki, które są ze Stradivariusa. Te spodnie, one mają tutaj takie jakby rozcięcia, przez co wystaje Wam praktycznie cała noga. One są z Pull & Bear'a i właśnie do tego mam taki sam top, jak wcześniej Wam pokazywałam, ten szary. On również był w zestawie i to też jest właśnie top z Bershki. I tutaj mam taki top brązowy, też na ramionczkach, również z Bershki. Kolejny secik, tutaj mam takie dłuższe, czarne spodenki. One są ze Stradivariusa. Zwykły szary tank top z Bershki. Taka koszulka, która jest dość skomplikowana, ona ma tutaj jakieś różne wiązania w kolorze szarym, ona też jest z Bershki. Tutaj taka zwykła koszulka crop topowa z napisem Manifest, but also do the work i ona jest z Noszę Sztukę. Tutaj taki bardziej sportowy topik, coś w tym stylu i on jest z New Yorkera. Następny zestaw, mamy spodenki też takie dłuższe ze Stradivariusa, topik taki z gołymi plecami Bershki chyba. Tutaj taki topik, on jest z Zaful, wiązany taki tutaj na dekolcie i taki wiązany z tyłu na plecach, on jest z, uwaga, uwaga, Bershki. Dalej mam takie rzeczy jakby na wierzch, jakieś różne koszule, takie na ramiona i tak dalej. Mam taką koszulę w paski biało-brązową, taką beżową. Ona jest ze Stradivariusa, taką zwykłą, białą, lnianą koszulę z Zary. Tutaj mam taką jakby, nawet nie wiem jak to nazwać, taką po prostu jakby wiązaną koszulkę ze Stradivariusa. Tutaj bardzo podobną do tej, tylko że z innego materiału, takiego lekko przezroczystego, czarnego. I ona jest z H&M-u. Tutaj takie jakby bolerko, taka z siateczki, ono jest na długi rękaw i ma takie rozszerzone rękawy, też jest związana i ona jest z H&M-u. I tutaj samo takie jakby bolerko na ramiona, białe z Bershki. Następnie biorę trzy sukienki. Dwie z tych sukienek pokazywałam Wam na ostatnim filmiku mierzenia sukienek z Ochpoli i biorę tą długą czarną. To jest wiralowa sukienka biała z Zary, która w zeszłym roku była mega wiralem. I tutaj tą niebieską, którą również Wam pokazywałam na filmiku z Ochpoli. Rzeczy na głowę, czyli taka czapeczka z New Era. Tutaj mam taką opaskę na głowę białą. Również opaskę z muszelkami. Stwierdziłam, że idealnie się wpasuje. No i chustkę na głowę, którą w zeszłym roku bardzo, bardzo polubiłam. Następnie torebki, jeśli chodzi o... Co to jest? Jeśli chodzi o torebki, które zabieram, to biorę jedną taką bardziej elegancką. Jest to taka torebka z Prady. Następnie taką bardziej sportową, też do której się mieści bardzo dużo rzeczy. Ona jest z Pull & Bear'a. Ostatnio ją kupiłam. Beżowa będzie pasować do wielu rzeczy, które tutaj leżą. No i taką bardziej plażową torbę, to taką oto plecioną i ona jest z Pull & Bear'a. Tutaj w tym worku mam bieliznę, majtki, skarpetki, stanik i tutaj w tej siatce mamy stroje kąpielowe. Już Wam pokazuję, jakie to są. Biorę aż 6 strojów kąpielowych, ale umówmy się, jadę w takie miejsce, gdzie te stroje będą potrzebne praktycznie codziennie, jak nawet nie codziennie, albo kilka razy dziennie. Także po prostu chcę mieć zapas, tak jak wzięłam, w których będę się czuła komfortowo, ale też są bardzo ładne i żeby było zróżnicowane do jakichś różnych fotek i tak dalej. Także mam taki błyszczący strój. Wszystkie te stroje pokazywałam Wam na filmiku z przymierzania strojów kąpielowych. Tutaj mam taki błyszczący, on jest tak ładnie wiązany. Tutaj taki beżowy, bardzo podoba mi się ten wzór i uważam, że bardzo pasuje na ten wyjazd. Granatowy
jeansowy, taki bardziej sportowy. Ten jest bardzo wycięty, ale za to jest jeden z moich ulubionych. Tutaj czarny, taka bezpieczna opcja, zwykłe czarne bikini. I tutaj taki żółty. No i to są wszystkie stroje, które biorę. Tutaj jeszcze pakuję piżamy, a raczej po prostu koszulki, jakieś spodenki, które miałam w domu, bo nie zdążyłam przed tym wyjazdem kupić sobie żadnych jakichś ładnych piżamek, więc będę miała takie no już trochę... Także ja teraz przeprasuję część z tych rzeczy, bo w większości nie będę raczej prasować, bo to są zwykłe topy, które rozciągają się na ciele, ale część z tych rzeczy po prostu przeprasuję i widzimy się już na górze, jak będziemy to wszystko razem pakować i tam pokażę Wam też kosmetyczki. Okej, kochani, witam Was w tym jakże charakterystycznym miejscu, w którym zawsze praktycznie nagrywam swoje pakowanie walizy. Otwieramy pierwszą walizę i pakujemy do niej rzeczy. I nie zauważyłam Luny, ale okazało się, że siedzi w moim pokoju, obracam się, żeby wziąć rzeczy. Ona tutaj tak leży, taka myszka malutka. Boże, jaka słodka, no nie mogę. Spodnie, wszystkie, które Wam pokazywałam. Kolejne rzeczy, które tutaj pakuję, to są oczywiście topy. Następnie sukienki i koszule, które są wyprasowane. Dobra, pakuję również sportowe rzeczy. Następnie te takie jakieś różne bolerka, koszulki wiązane i tak dalej. A właśnie, ja nie wiem, czy ja Wam w sumie opowiedziałam plan mojej podróży. Wydaje mi się, że nie w tym odcinku, a zawsze w pakowaniu walizki zdradzam Wam już, gdzie jadę. Chociaż część z Was już może wiedzieć, bo mówiłam m.in. o tym na Instagramie, też chyba na jakimś filmiku. No i słuchajcie, lecę z moimi znajomymi na bal. A więc jutro, 6 sierpnia w niedzielę, wyjeżdżam o chyba 18:00 mam lot z Wrocławia do Warszawy. Za Warszawy zostaję na noc w jakimś takim hotelu blisko lotniska, z racji, że w poniedziałek rano o godzinie 10:00 wylatuję z Warszawy do Doha. Następnie w Doha mam przesiadkę i z Doha lecę do Singapuru. W Singapurze zostaję na 3 noce, żeby sobie trochę pozwiedzać. Później, jak pozwiedzamy sobie w Singapurze, lecę do Kuala Lumpur, które jest w Malezji. Tam zostaję kolejne 3 dni na zwiedzanie i z Kuala Lumpur lecę już na całe 2 tygodnie do Denpasar na Bali i tam będziemy m.in. w Nusa, będziemy w Ubud, będziemy na północnej części, będziemy też na południowej. Wynajęliśmy sobie też samochód, więc jakby będzie taki road trip, powiedzmy, po Bali. Już się naprawdę nie mogę doczekać. Okej, teraz przekręcimy sobie i teraz tutaj pakuję rzeczy do włosów, które Wam pokazywałam. Tutaj to, co mi przygotowała mama, to jest taka prowizoryczna apteczka. Jakby apteczka podstawowa, jak będę czegoś potrzebowała więcej, to wtedy wiadomo, mogę iść do apteki, ale także mi musiała się pierwsze co martwić, to o leki, to zawsze coś takiego po prostu ze sobą biorę. No i teraz te torby, które tutaj mam, właśnie w środku mam jeszcze tą beżową i czarną. I te torby wydaje mi się, że przerzucę sobie... tutaj. Następne rzeczy, które pakuję, to worki. Bielizna, idealnie mi się wszystko mieści. Jestem w szoku na razie. Jeszcze jak będzie dobrze kilogramowo, to naprawdę będę pod wrażeniem. Zamknę na chwilę tą walizę. Hop. Tutaj sobie spakujemy buty. Herbatka? O nie, czekaj. Ja wstanę. O, ale ładna. Świąteczna? Imbir, goździki, jabłko. Świąteczna. Taka pogoda. Jezu, pachnie vlogmasami. Patrz, powąchaj, to pachnie jak vlogmasy. Tak się prezentuje moja kosmetyczka spakowana. To nie jest kosmetyczka z kosmetykami jakby do malowania się, tylko z takimi pielęgnacyjnymi, pod prysznic, rzeczami i tak dalej. Także teraz zrobimy sobie tour, co zabieram do tej oto kosmetyczki. To tutaj z tyłu, uwaga, uwaga. Czyli mam tutaj olejek do włosów. Tego, to co jeszcze tutaj mam, to jest kamień guasza, który dostałam od mojej mamy na święta. No i ta kosmetyczka jest fajna, bo ona jest bardzo funkcjonalna. Jeżeli w jakiejś łazience nie będzie gdzie postawić sobie tą kosmetyczkę, to możemy sobie ją zawsze powiesić i to jest super. Tutaj mamy po pierwsze lusterko, więc to też fajny plus do malowania się. Tutaj w tej górnej kieszonce płatki do demakijażu, waciki. Następnie tutaj mamy taką kieszonkę, do której wsadziłam soczewki, żeby zawsze po prostu były pod ręką. Tutaj mam też przelany do takiego pojemniczka płyn do soczewek. To mamy tutaj rzeczy pod prysznic i to możemy sobie również powiesić pod prysznicem. AA, czyli płyn do higieny intymnej. Tutaj mam 2 szampony. W drugiej stronie mam maszynkę do golenia. I tutaj jeszcze jako jedyny produkt pełnowymiarowy pod prysznic wzięłam sobie odżywkę. Następnie, kolejny produkt, który tutaj mam, to jest rzecz, którą dostałam od Martyny na urodziny i jest to rozświetlający olejek do ciała. Biorę go, bo po nim ciało pięknie się błyszczy, pięknie pachnie. Pięknie jest nawilżone. Produkt, który kupiłam u fryzjera właśnie na moje włosy, teraz te nowe. Płyn do demakijażu, balsam do ciała, pomadka do ust, gdzie mamy kropelki brązujące, które sobie wczoraj kupiłam. Następnie to serum z witaminą C od Garniera. Sobie te maseczki, które Wam wczoraj pokazywałam, że kupiłam. Także takie 2 miaseczki dostałam na jakimś evencie w paczce pierowej. No i tutaj jeszcze oczywiście szczotka, pasta i
patyczki. Jeśli chodzi o kosmetyki kolorowe, to zabieram je, pakuję do takiej kosmetyczki, ale to będę robić jutro, więc nie wiem, czy Wam to pokażę w tym filmiku jeszcze, czy nie, ale generalnie to są zawsze te same kosmetyki, więc jeżeli jeszcze jesteście ciekawi, to zapraszam do innego pakowania walizki, które nagrywałam po prostu jakiś czas temu. Tam wszystko sobie jakby zobaczycie, bo po prostu to są zawsze praktycznie te same rzeczy albo podobne. To, co jeszcze muszę spakować, to muszę spakować kosmetyczkę z elektroniką, z różnymi kablami, z powerbankami, z przejściówkami do kontaktów i tak dalej, to wszystko po prostu muszę mieć przygotowane. Jeszcze spakuję sobie jakąś różną biżuterię i takie typu rzeczy. Jeszcze muszę spakować rzeczy okresowe, które Wam pokazywałam we wczorajszym holu zakupowym. A teraz idę jeść pizzę, którą moi rodzice robią, bo już jestem tak głodna. Jadłam dzisiaj tylko śniadanie. Hejka kochani, to ja już jestem w Warszawie i nie dograłam zakończenia tego filmiku, ale dziękuję Wam bardzo serdecznie. Wyszedł naprawdę bardzo długi, ale stwierdziłam, że już nie będę tego rozdzielać na dwa filmiki, glow up i pakowanie walizki. Chociaż w sumie mogłam, to stwierdziłam, że bez sensu, stwierdziłam, że wrzucę to wszystko do jednego filmu, także za niedługo czekajcie na piękne widoki i filmiki z mojego wyjazdu, a ja już się z Wami żegnam. Widzimy się już niedługo, do zobaczenia i pa, pa.